nowym odcinku Zbuntowanej. My sobie tutaj smacznie śpimy, jak widać. Z głowami w poduszkach, tak, oczywiście. I z otwartymi oczami, czego teraz nie widać, ale przez chwilę było widać, zanim włączono nagrywanie, jak Miranda śpi z otwartymi oczyma. Tak, mamy dzisiaj sobotę, nie pamiętam, na czym skończyliśmy poprzedni odcinek, ale prawdopodobnie pograłam sobie chyba dzień, dwa, nie wiem, nie jestem pewna. Albo możliwe, że tylko przeszłam z nimi wieczór poprzedniego odcinka, nie pamiętam naprawdę. W każdym razie dzisiaj mamy sobotę, a sobota to idealny czas na, chciałam powiedzieć, na sprzątanie, nie. Nie na sprzątanie, na ślub, moi drodzy, ślub, tak. Mówiłam, że w tym odcinku będzie ślub i tak też zamierzam zrobić, nasz Wicek ma akurat dzisiaj wolne. Ma w ogóle wolną sobotę i niedzielę, więc super. I chciałabym zrobić im ślub. Oczywiście taki skromny, nie chcę nikogo zapraszać. Co prawda on ma tutaj przyjaciół różnych. Ale ja właśnie sobie wyobrażałam ten ślub taki skromny, że tylko oni dwoje i w ogóle. I chciałam, żeby to zrobili w parku. To będzie park, który jest w Kwitnących Wzgórzach. On już był w grze, ten park, w którym będzie ślub i ja tylko tam sobie zrobiłam dekoracje. Troszkę dobrze spieszę, bo oni śpią i śpią i śpią. Sobie przygotowałam właśnie ładnie parczek, więc będą mogli sobie tam iść za chwilę i wziąć ślub. Może podasz śniadanie? Aha, ona nic nie umie gotować. Kichi. W ogóle ostatnio ona się uczyła. Tak. Co tu było do nauczenia? Opieka nad dziećmi, jak możecie zobaczyć, bo tego już nie ma. I zaczęła się chyba uczyć zabezpieczeń przeciwpożarowych. A tak poza tym to nie wiem. Bo skoro ona siedzi w domu, to ja jej właśnie każę tutaj się uczyć, bo Wicek zarabia na naszą rodzinę, tak? To jest pan, mężczyzna naszego domu. Zresztą on tutaj ma, że jest podporą rodziny, tak jest. Więc no, wiecie. Czy on tutaj ma coś do rozdania? W ogóle tak, właśnie. Zobaczcie, ile on ma tutaj rzeczy. Ja to chyba posprzedaję, co to jest? Trochę tego i tamtego. To mi nigdzie nie pasuje. Więc sobie to sprzedam. Fajne lustro, ale na razie sobie tego nie potrzebujemy. Pieniążki się zawsze przydadzą, bo chcemy w ogóle. Czekajcie, pokażę wam. To będzie dość specyficzne zbliżenie. Bo takie właśnie urocze piżamki ściągnęłam. Tak, i wyłączyłam nagrywanie niechcący, spoko. Tak właśnie urocze piżamki ściągnęłam. I są jeszcze inne wzory, oczywiście jakieś liski, jakieś kotki. I tak to właśnie wygląda. Proszę bardzo, nie spaliłaś nawet tych zapiekanek. Brawo. Brawo, brawo. A ty sobie też zjesz. A ty jak skonsumujesz, to zachowaj oczywiście resztki. I tak, czy wy macie już zaprojektowany strój wizytowy? Czy to działa, nie działa? Więc musimy korzystać z tej. Ja chcę zobaczyć, co ona ma na wizytowym. Czy jej kupiłam już suknię ślubną? Kupowałam im jakieś ubrania, więc prawdopodobnie ma tam suknię ulicę. Chyba właśnie poza odcinkiem im kupowałam ostatnio. Więc chciałabym, żeby mi pokazali te swoje stroje. No i co, myślę, że będziemy jechać, ale chciałabym też, kurczę, zapomniałam im ściągnąć samochodu. W sensie z modów. I śnieg, w ogóle mamy śnieżne wesele dzisiaj, mam nadzieję, że oni mi tam nie zamarzną. Ach, no o tym też nie pomyślałam, ale cóż. Ważne, że nie pada, tak powiem. Ale taki mamy klimat, śnieżo-jesienny, więc nic już na to nie poradzimy. No dobrze, skoro ty schowałaś resztki, to Wicek posprząta. Podmywasz sam, czy ja ci muszę kazać? Pozwolę. A jednak, bo sprząta sam, brawo. Tak, proszę bardzo, to jest suknia ślubna naszej pięknej. Co tobie się dzieje? Zabawy ci brakuje, dobrze, rozumiem twój ból. Rozumiem naprawdę. I już się przebrała. Czyli myślę, że tak to właśnie będzie wyglądało, będę musiała ich przebrać na miejscu. Nie czytaj gazety, tylko zadzwoń po taksówkę. Bo chciałabym, żebyśmy już tam pojechali. A ty masz strój wyzdowy? Pokaż. Nie do komputera. Wicek, please. Please. Tak, razem chcemy jechać. W ogóle zobaczcie, jaka piękna suknia. Póki tak stanęła. No, dałam tą pauzę? Nie dałam.
Tak, pachę też pokaż. Pokaż pachę. Ładny ma takie plecki wykończone. Tutaj koroneczka z przodu. W ogóle moim zdaniem Miranda jest taka piękna. Uwielbiam ją. Ja chyba będę nimi jeszcze grała po tym wyzwaniu, mówię wam. Więc może jakieś randomowe odcineczki się będą pojawiały. O, a Wicek ma taki biały garnitur, też elegancki. Obydwoje wyglądają po prostu fantastycznie. Dobrze, pozwólmy jej już pobrać. Nie będę taka w tej sukni ślubnej, nie? Tak wiecie, to jest szalona miłość. Oni od razu chcieli wziąć ślub, nie zwlekać, nie czekać na nic. Tak, i jedziemy sobie do... Tutaj, Dom Kultury na Wzgórzach to się nazywa. Mam nadzieję, że mi się zapisało wszystko, co tam zrobiłam, bo jak nie, to będzie bardzo powoli. Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy. Ja tutaj jeszcze tak na szybkiego, wiecie co, zrobiłam taki prowizoryczny dach, którego na szczęście nie będzie widać. I niestety to za nasze pieniążki, więc no szkoda. To i tak no, jestem strasznie zaśnieżony. Czemu nie mogę wykonać żadnego dzieła? No nie żartujcie. Serio? Ja z tym nic nie zrobię, bo jest w śniegu? A tort mogę tylko posprzątać na razie, okej. Okay. Ha, bo to jest zwykły stół. Ja nie postawiłam takiego stołu z jedzeniem, okej. Okay. Ja to też bardzo szybko jarzę. No nic, nie będziemy zwlekać. Patrzcie, co się tu pojawiło zapragnienie. Wicek i ja pobieramy się. Czy to nie jest urocze? Obydwoje pragną tego samego. To jest miłość. A ona tutaj oczywiście sobie na łyżwach, proszę bardzo, w sukni ślubnej, a jakże. I zupełnym przypadkiem się tu pojawiła jej matka. To jest totalny przypadek. Tak samo zupełnym przypadkiem pojawił się jej ojciec. Czyli ojciec ma taką samą fryzurę co Wicek. Ale ja to zobaczcie. Oni są tak do siebie podobni, masakra. Dobra, idziemy brać ślub. Ślub, ślub, ślub. Trzeba przygotować się na robienie screenów. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, bo tutaj tyle zasp śnieżnych i w ogóle wszystkiego, że wiecie. Moje piękne aniołki w śniegu zginęły w ogóle. Patrzcie, wszyscy... Wszyscy przyszli! Jak miło z ich strony. Jacyś obcy ludzie, ale wiecie, nieważne. Nieważne. Proszę tylko, żeby mi się filmik nie zaciął i nie zepsuł, please. Ibsen. Nekoido. Ajini. Uzi! Undaci. Uwa tabla. Esti. Granda. Kocham te filmiki. Już chcą jechać w podróż pośród mnie. Zastanowię się. Na razie mamy wyzwanie do skończenia. A moje pytanie brzmi, czy moja matka już się zwinęła stąd? Tak. No niestety oni się tak zwijają. Nie była zainteresowana, że jej córka się żeni. Znaczy wychodzi za mąż. Spokojnie. A ja specjalnie ich tutaj, wiecie, żeby nam było łatwiej, ale widzę, że nic z tego. Pokroimy tort, poczęstujemy gości. A co? Tak, w stole najlepiej. W ogóle, co tu już toasty? Już toasty! Nie, wyjdź z tego stołu, Miranda. Nie, jak ja uwielbiam te bugi, zepsuliście mi... Wiecie, co mi zepsuliście? Screeny. Najgorzej. Najgorzej po prostu, zepsuli mi screeny. Pata, łachy jedne, wlazła w ten stół i zadowolona. Ja wiem, że to moja wina. Bo postawiłam ten stół na ukosie. Wiem, że to moja wina, ale po prostu tak mi tu pasowało. No i co ja poradzę, że mi tak pasowało? Tak, specjalnie dla was tutaj jest ten stolik przygotowany. I w tych zaspach śniegu najlepiej po prostu. Tak, moi drodzy, jak zaraz pewnie zauważycie, zaszły pewne zmiany. Podczas tej sekundy dosłownie, która tu mogła minąć. Nie ma tego dachu, co tu był. Ubyło nam pieniędzy. A to wszystko dlatego, że wywaliło mnie z gry. No i kupiłam im ten samochód. Stoi w domu, bo nie mogli nim przyjechać, ponieważ coś się zacięło i nie chcieli w niego wsiąść. Pewnie coś źle ustaliłam. Także standard, czyli nic mi nie wychodzi. Więc ogólnie się nie przejmujmy. Zajmijmy się naszymi zakochańcami. Co tutaj jeszcze możecie robić? Jakieś romantyczne rzeczy. Proszę bardzo. A my to będziemy obserwować z największą przyjemnością. O, słodko. Mam nadzieję, że już mnie nie wywali i dokończymy to wesele.
Jak romantycznie. Dobra, jedzcie tego torta. Przyłącz się, no będę się ciągle przyłączać do tego toastu, nie? Znieś toast z dzieckiem. Nie przyłączaj się, tylko wznieś, tak? Ech. Przynajmniej teraz nie wyjdziecie z tu. A tamte stoją się gapią, nie? Czekajcie, bo... chcę to mieć też uchwycone, na pamiątkę. Tak. A, zdrówko. Zdrówko! Może coś romantycznego, znaczy bardziej z nią. Chodźcie tutaj, zróbcie sobie wolny taniec. Daj spokój z tym jedzeniem, a ty nie sprzątaj! Idźcie mi stąd, bo mi psujecie kadr. Pajace. Psują mi kadr bezczelnie. Idź stąd! Bezczel. Jak słodko. W ogóle mają mało pragnień takich romantycznych. Ona chce coś jeść. Co, ona już jest w ciąży, czy co? Jakieś zachcianki. Zjadłaś na mieście torta. Nikogo tu nie ma ciekawego. O, może sobie zrobicie romantyczne zdjątko, chodźcie. Przyszedł sobie potańczyć, tak? Do kogo ty machasz? Do rybek? Ej, może... może on macha do tych ryb? Może mu się przykro zrobiło? Ach, tak, wiedźma, dlatego mi się gra chciała. Już miałam zawał, że znowu... Jak się postaraj się o dziecko? Ej, w łódce postaraj się o dziecko? Mój Boże. Chyba nie tak chcecie spłodzić swoje dziecię. Pierwsze. Tak, zróbcie sobie romanty... Czemu masz minus 1500? Ty nie chciałeś robić zdjęć w łódce? Dziwny jesteś. Wróciliśmy, kochani, do domu. Tutaj, proszę bardzo, nasz samochód stoi piękny. Kosztował nas 12 tysięcy. Piękny, błyszczący, ale nie chce jeździć. Nie chcieli do niego wsiąść. Po prostu ten odcinek to dla mnie jeden wielki niewypał. Gra mi się dwa razy wyłączała. Plus ten samochód i w ogóle, więc... Cóż. No w sumie ty potrzebujesz bardziej. Mąż będzie dla ciebie tak dobry i ci ustąpi. Idź do toalety. A ty... podaj obiad. Spaghetti. Bo twoja żona marzy o tym, by zjeść na obiad spaghetti. Tak jeszcze, jakby było mi mało, że mi Simsy robią problemy, to mój kot postanowił zacząć szaleć i mi przeszkadzać, więc tak, super, po prostu dzisiaj wszystko. Fantastycznie. Wręcz. Więc jakbyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki, to mój kot. Tym razem nie sąsiedzi. Tak się chciałam zmobilizować, żeby dzisiaj ponagrywać odcinki i co. Majasz się super, w tym czasie twój ukochany zrobi twoje wymarzone spaghetti. No wygląda jak wygląda. Ale przynajmniej spełniło się pragnienie. W ogóle gazeta na podłodze, nie? Trudno, w końcu zbuntowana, nie będzie siedzieć w białej sukni. Bała się, że poplami, wiecie. Zachowaj resztki oczywiście, jak zjesz. On tu chce adoptować zwierzaczki. A nie chce mieć dziecka, czy coś? W końcu jest taki niby rodzinny. Za wcześnie na dziecko powiadasz, Wicek? A ja sądzę, że jednak nie za wcześnie, że to idealna pora. Tak, potem się odprąż, a ty jeszcze spróbujemy, wiecie co? Spróbujemy zadzwonić jeszcze dzisiaj do rodziców. Zobaczymy, czy będą chcieli z nami gadać. Powolutku, żebyśmy sobie, wiecie, zaczęli poprawiać te relacje, bo nie pamiętam, jak było w zasadach. Czy oni mają być naszymi przyjaciółmi, czy najlepszymi przyjaciółmi? Bo właśnie tego nie pamiętam. Ale to już później sobie sprawdzę, bo teraz już mi się nie chce tego otwierać. Zobaczymy, czy będą chcieli gadać, czy nie. No dobra, spróbujmy z ojcem. Tylko rozmawiaj. Co, mówisz mu, że chcesz mieć dziecko?
Przed chwilą się pokazał taki dymek. O, jak jest zima, to kontakty z Simami lepiej rosną, czy coś? Bo jej się pojawiło taki znaczek śniegu nad plusikami. A ty przejęłaś jego nazwisko w ogóle? Nie, nie. Widzę, jak zbuntowana. OMG. No nie. No nie. Ja muszę im zmienić to. Dobra, teraz zadzwoń do mamy. Jak tam z ojcem? Słabo nadal. No ale pora, moi drodzy, na lody koral. Nie no, żartuję. Takie głupie żarty już po prostu. Idziemy na całość. Postaraj się o dziecko. Zobaczymy, czy nam się uda. Nasza pierwsza Barbara chyba. Kasia, ja. Hui! Magia! Magicznie zniknęli, nie? Ale nie było melodyjki. Ej. No weźcie, nie zrobiliście Didi. Ale jesteście nieudolni. To nie fair. Musi być dzisiaj. Bo już chcę w kolejnym odcinku urodzić. Czyli ze stąd tak pobiegł do tej kuchni. Zerwał się i pobiegł mi do kuchni sprzątać naczynia, nie wiem o co chodzi, nie? Jej się nie udało, to może jemu się uda, moi drodzy. Wiecie, Barbara z rana jak śmietana. Ja i moje Simsowe powiedzenia. Wszystko tak pasuje. Co wam nie pasi? Co wam nie pasi? Czemu nie możesz zajść w ciążę? Może dlatego, że to był pierwszy raz, wiecie. Boże, OMG, co tu się dzieje? Jest! Udało się w końcu. O matko. Dobra, trzeba troszkę ogarnąć domek. Niedziela, dzień sprzątania. Kurde, przez to lustro ciągle klikam. Tak, niedziela, dzień sprzątania, moi drodzy. Proszę bardzo, Miranda się tutaj ładnie wszystkim zajmie. Udało nam się być w ciąży, więc bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy szybki metabolizm. W sumie możemy w to pójść. Tak, mój kot miał czyta tam z tyłu, więc nie przejmujmy się tym. Efekty dodatkowe dźwiękowe. Nie wiem, jak to się stało, ale chyba miałam wyłączoną siatkę i dlatego mi to nie chciało działać, więc... W ogóle to sobie może zmień właściciela na wicek i będziesz sobie jeździł nim do pracy. Ale to ona miała sprzątać. No dobra, on jest takim kochanym mężem, że wiecie, musi pomóc. Ty mógłbyś odprężyć się, no przebierz się w ubranie codzienne. Skończyłaś z tą łazienką? To Wicuś sobie skorzysta z toalety i będziemy wyjmować resztki z lodówki. Też sobie skorzystaj i też sobie weźmiesz resztki. I jeszcze raz zadzwonimy dzisiaj do rodziców. Tak, na koniec już odcinka. Jak nazbieramy pieniędzy, to może wyjdziemy w jakąś podróż, sama nie wiem jeszcze. Bo w sumie nie na tym ta seria polega, to wyzwanie, więc wiecie. Podróże poślubne nie są takie istotne. Ktoś do ciebie dzwoni, ale nieważne. Nieważne. O, ty jesteś w ogóle super. To posprzątaj sobie, bo ty lubisz sprzątać. A ty zajadaj to, a nie biadolisz tym ozorem. Potem... Aha, no. No odbierz ten telefon. Sama odebrałaś. Dzwonią do ciebie jakieś dziwni ludzie, weź... Zadzwoń... Do matki i ojca, bo musisz z nimi naprawiać relacje. A oni raczej nie przyjdą do nas, jak mamy takie podłe relacje chyba. Tak mi się coś wydaje. No i to nazwisko muszę im pozmieniać, matko jedyna. Ale już nie pamiętam, jak ona... Dobra, spada im to chyba. Ta nienawiść do siebie. No.
Czekajcie. Wlałaś mi tam i teraz nie mogę. Jeszcze raz zadzwonimy. Dzwonienie do Simów to dla mnie najlepszy sposób na przyjaźnie i na wszystko, bo nie trzeba nigdzie chodzić, nikogo zapraszać. Po prostu daję taką kolejeczkę i o. Pewnie wam to wytnę. Proszę bardzo, jak nam się ładnie poprawiły kontakty, nawet mamy już na plusie. Może nam się nawet uda niedługo ich zaprosić do domu, także zobaczymy. Ona już tutaj głodna, widać, że ciąża działa, bo szybko zgłodniała. No, sobie siedzi przy kąpie. No i dobrze, moi drodzy, ja na dzisiaj kończę. Myślę, że pogram chwilkę z nimi. Sobie sama. Doczekam tej ciąży i pewnie wrócę do was, jak już Miranda będę miała brzuszek, żeby nam się dzidzia urodziła w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że nasze wesele malutkie, skromniutkie też wam się podobało. I mimo moich problemów technicznych jakoś ten odcinek wyszedł. No i cóż, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!